Dobry wieczór, panie redaktorze. Nazywam się Hanna Szarmach, jestem pana wielbicielką, pana publicystki. Dziękuję bardzo. Oczywiście też chcę pogratulować panu wczorajszego wystąpienia w telewizji Trwa, myślę, ojczyzna. Bardzo pięknie pan ujął w słowach, co się właśnie dzieje w Gdańsku i w mediach na ten temat. I moje takie pytanie właściwie, albo no to, co teraz się nazywa, co myśli pan o tym, że takiej teorii, że prezydent Duda nie wziął się przypadkiem i jest on po prostu przez środowiska żydowskie wystawionym kandydatem i realizuje ich plan tych środowisk z uwagi na powiązania rodzinne między innymi. I no, myślę, że też możemy tutaj wysnuć takie podejrzenia na podstawie tego, że brał udział też w Knesecie. I z tymi środowiskami był bardzo związany przed wyborami przez cały okres swojej polityki poselskiej, później jako europoseł. I czy też nie ma pan takiego wrażenia, to już może taka dygresja, że troszeczkę na takiego nam się jawi króla Kazimierza, który po prostu jest takim właśnie, że chce po prostu, a Agata jakąś taką Esterką, która po prostu... Ja bym unikał takich analogii, wie pani, zbyt daleko idących. Przepraszam, bo jestem prezydentem, się takim romantykiem i bardzo często że... do historii sięga, więc ja mam takie wrażenie, że on realizuje taki plan. Wie pani, to... Co dla nas to tak przyniesie, jakie konsekwencje? O, to myślę, że pan prezydent nie realizuje żadnego planu. Jeśli w ogóle cokolwiek realizuje, to plan, który został opracowany nie przez niego, tylko przez kogoś innego. Ale wracając do pani pytania, otóż no muszę tu sprostować pewną rzecz. Pan prezydent Duda jest wynalazkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Przecież pan prezydent Duda nie zgłosił sam swojej kandydatury, tylko jego kandydatura została zgłoszona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A to proszę pani, dlaczego pan prezes Kaczyński zgłosił kandydaturę pana Andrzeja Dudy na prezydenta, to jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. Na pewno miał jakieś ważne powody. Na pewno miał jakieś ważne powody. Czy wśród tych powodów są takie predylekcje pana prezydenta do, nie wiem, społeczności żydowskiej i tak dalej? Tego nie wiem. No musiałbym zapytać Jarosława Kaczyńskiego, bo ja nie mogę za niego, ja u niego w duszy nie siedzę. Więc nie wiem, czym on się kierował. Natomiast myślę, że ważniejsze od tego, czym się kierował prezes Kaczyński, jest to, że pan prezydent Duda w lipcu 2017 roku dopuścił się felonii wobec Jarosława Kaczyńskiego, swojego wynalazcy. Po 45-minutowej rozmowie z naszą złotą panią, pan prezydent Duda zapowiedział, że zawetuje dwie ustawy sądowe, które były takim prestiżową wizytówką Prawa i Sprawiedliwości. No i zrobił to. Zrobił to. Co to oznaczało od strony politycznej? Że pan prezydent Duda przegryzł pępowinę, która łączyła go z Prawem i Sprawiedliwością. No przegryzł tę pępowinę, a w każdym razie ją poważnie nadgryzł. A tu jeszcze 3 lata do końca kadencji. No i co? Wpatrywać się w żrandol, to co to za interes? Więc pan prezydent musiał zacząć sobie się rozejrzeć za nowymi przyjaciółmi politycznymi. I nowi przyjaciele polityczni natychmiast się zgłosili. Nie pan Daniels, tylko stare Kiejkuty. Stare Kiejkuty. Tylko stare Kiejkuty powiedziały, no dobrze, możemy się z tobą frędzlu przyjaźnić, ale musisz nam przynieść na tacy łeb Macierewicza. No i co się stało? W rezultacie, jak państwo widzicie, w rezultacie tej felonii naczelnik naszego państwa został bardzo poważnie osłabiony i od tamtej pory cofa się na całej linii. Takim spektakularnym przykładem tej rejterady była głęboka rekonstrukcja rządu.
w następstwie której premierem został pan Mateusz Morawiecki, który był wicepremierem w rządzie pani Beaty Szydło. Natomiast stracił swoje stanowisko minister Macierewicz i minister Szyszko. Myślę, że głównie chodziło o złowrogiego ministra Macierewicza. Dlaczego? Dlatego, że minister Macierewicz był szczególnie, najbardziej chyba znienawidzonym członkiem tego rządu. Bo tak, po pierwsze przez salon był znienawidzony za lustrację w 1992 roku. Po drugie przez stare kiejkuty za rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. One zostały rozwiązane, ale oczywiście ta oficjalna nieobecność jest tylko wyższą formą obecności. To jest mniejsza o to. Po trzecie, za anulowanie kontraktu na zakup śmigłowców Caracal. Państwo rozumiecie, okoliczności tej transakcji wskazują, że musiały pójść pod stołem duże pieniądze. Jak transakcja została anulowana, to na dobry porządek trzeba było te łapówki oddać. Ale jak tu oddać, jak już wydane zostały? No i tu wyobrażam sobie, jak tam niektórzy ludzie się budzili w nocy zlani, potem już nie mogli do rana zasnąć z tego powodu, więc nie lubili pana ministra. No i po wreszcie ostatni powód, kuracja przeczyszczająca w naszej niezwyciężonej armii. No to nazbierało się tego całkiem sporo. No i to tak jak Gilbert Chesterton pisze w takim opowiadaniu Złamana szabla, tak od takiego dialogu zaczyna. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? No w lesie. A jeżeli nie ma lasu, to co zrobi? A to zasadzi las, żeby schować w nim liść. I ta głęboka rekonstrukcja rządu to był taki las zasadzony, żeby schować w nim liść w postaci i tak dalej. No i od tamtej pory pan Błaszczak już się słucha, prawda? No. Więc tylko nasza złota pani, i proszę zwrócić uwagę, z jakim zadaniem został obarczony pan premier Morawiecki i pan minister Czaputowicz. Otóż oni dostali zadanie ocieplenia stosunków z Unią Europejską. No to można zrobić tylko w jeden sposób. Słuchać się naszej złotej pani. No i się słuchamy. Tylko nasza złota pani jest wyrozumiała, bo jeszcze musi tutaj uwzględniać wpływy amerykańskie. Więc nasza złota pani jest wyrozumiała i mówi dobra. No słuchacie się to ładnie, ale oni mówią tak, no dobrze, ale to nie możemy tak się ostentacyjnie słuchać, musimy tutaj zachować jakieś... To ona mówi dobrze, to trątadracką retorykę sobie uprawiajcie, ale na końcu zawsze macie tu się posłuchać. No i tak jest. Najpierw tam trątadracka retoryka, że nie oddamy ani guzika, a potem cały rozporek oddajemy, prawda? No. Moi drodzy, czas już płynie prawie do końca naszego spotkania. Zostało 25 minut. Panie Stanisławie, ostatnie pytanie już. Proszę bardzo. A wtedy jeszcze zostanie czas na podpisywanie książek, bo to też jest ważne, prawda? Tak, chcę zadać ostatnie pytanie, ale krótko, bez wynurzeń. Kiedy znowu pan do nas przyjedzie? No jeszcze nie wyjechałem. No, to kilka słów króciutko. Jeszcze pan zada pytanie. Proszę państwa, powiem krótko, jaki jest polski interes państwowy w stosunku do Ukrainy. Polska jest zainteresowana istnieniem niepodległej Ukrainy, w dodatku trwale skonfliktowanej z Rosją. No to już mamy. Bez właściwie samo się zrobiło, prawda? Tak, natomiast nie Ukrainy mocarstwowej, tylko takiej, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina musi codziennie od rana na nowo zabiegać. To taki jest polski interes. Tymczasem polityka rządów kolejnych polega na tym, to właściwie trudno to postępowanie nazwać polityką,
bo polityce powinien przyświecać jakiś cel, a tu ja przynajmniej nie mogę się żadnego celu dopatrzeć. Bo postępowanie kolejnych rządów wobec Ukrainy w Warszawie polega na tym, że w ciemno żyrują wszystko, co rząd w Kijowie zrobi, nawet jak nie wiedzą, co zrobi. No to, tego nawet nie można nazwać polityką. To mniej więcej tak, jak Kaczmarski śpiewał, tam cytując list ambasadora rosyjskiego, rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to raczej wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse. Rozpoczynamy kolejny odcinek interaktywności naszej. Pan Kamil Dmoch pyta, dlaczego, czy zostaliśmy sprzedani przez kolaborantów i czy Jan III Sobieski maczał w tym palce. Drugie pytanie, jakie pan ma osobiste zdania na temat Kaddafiego? Tam jeszcze postscriptum jest, ale zanim dojdę do postscriptum, to tutaj sprzedani przez kolaborantów, czy Jan Sobieski maczał w tym palce, nie bardzo wiem, kogo pan ma na myśli, tych kolaborantów. Już za panowania Jana Sobieskiego była dosyć rozwinięta praktyka brania jurgieltów. Sam Jan Sobieski też maczał w tym palce, można powiedzieć, ale to jeszcze wtedy nie budziło to takiego moralnego niesmaku. Trochę inna sytuacja była. I Jan Sobieski, no właśnie nie wiem, co tutaj, nikogo nie sprzedał, no bo Jan Sobieski był w sytuacji takiej kłopotliwej, ponieważ objął władzę wtedy, kiedy jego poprzednik, król Michał Korwin-Wiśniowiecki, zgodził się na podpisanie traktatu w Buczaczu, na podstawie którego Polska po prostu płaciła Turcji haracz, no i musiała oddać Kamieniec i tak dalej, i Jan Sobieski starał się odwrócić tę klęskę, co mu się zresztą udało, mówiąc nawiasem, więc nie sądzę, żeby tutaj był jakimś sprzedawczykiem i kolaborantem. Natomiast no, Węgrzy mogliby mieć do niego trochę pretensji, bo Węgry były wtedy okupowane przez Turków. No i Sobieski, jak chciał odciążyć trochę Rzeczpospolitą od naporu tureckiego, to tam przez rozmaitych emisariuszy namawiał Węgrów, żeby wzniecili powstanie, a wtedy Polska im pomoże. Węgrzy się dawali namówić, no a Polska im nie pomagała, ale za to napór turecki, Turcja, która musiała tłumić powstanie na Węgrzech, to nie atakowała wtedy Polski. Dzięki temu Jan Sobieski miał takie chwile wytchnienia. Pan Matzar, a jeszcze tutaj jest postscriptum. Pan jest moim mentorem, no dziękuję. Proszę mi obiecać, że będzie pan żył co najmniej 200 lat. No, nie mogę składać obietnic bez pokrycia, niech się pan nie gniewa. Pozdrawiam i dziękuję. Ja też pozdrawiam. Pan Matzar, pytanie. Drogi panie Stanisławie, wielki fan z tej strony. Wróciłem niedawno po paru latach do ojczyzny i próbuję zrozumieć, czym jest teraz wielka kacza pospolita. Czy myśli pan, że Kaczyński może wie, co robi, spodziewa się światowego kryzysu i dlatego zadłuża Polskę na miliardy, bo jak załamie się pieniądz fiducjarny, to chyba nie zostanie kamień na kamieniu. Pozdrawiam serdecznie. Ja myślę, że pan Kaczyński wie, co robi. Wielokrotnie mówiłem i nawet napisałem taką książkę Gierkis albo Dobra Zmiana, czyli Dobra Zmiana. Jarosław Kaczyński kocha przedwojenną sanację. Myślę, że to jest autentyczna jego miłość, taki sentyment taki ma. No i wykorzystuje to, że jest naczelnikiem państwa, żeby tę przedwojenną sanację reaktywować. To oczywiście kosztuje i Polska będzie zadłużona. Czy pieniądz fiducjarny się załamie? Może się załamie, kiedy
by się państwom zrzeszonym w BRICS-ie udało doprowadzić do detronizacji dolara z funkcji waluty światowej, no ale to oczywiście z tego powodu może wybuchnąć wojna, bo to jest bardzo ważny powód. Stany Zjednoczone by się znalazły w tarapatach przede wszystkim, no więc potężna armia amerykańska będzie się starała do tego nie dopuścić. To tak, tak, ja tak rozumiem to, co pan nazywa kaczą pospolitą. Kamień na kamieniu. No może to rzeczywiście, bo to jak Radio Erewań kiedyś odpowiedziało na pytanie swojego słuchacza, zaniepokojony zadzwonił z pytaniem, czy będzie wojna. Radio Erewań powiedziało mu, że wojny na pewno nie będzie, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamień. No coś takiego może nastąpić. Greg Cement. Pytanie. Czy uważa pan, że Polacy mieszkający poza granicami kraju, mając do wyboru lokowanie swoich oszczędności za granicą i w polskich obligacjach skarbowych, powinni wybrać obligacje, pomijając aspekt czysto finansowy, załóżmy, że rentowność i ryzyka za granicą, rentowności i ryzyka za granicą w Polsce są takie same. Czy pożyczanie pieniędzy polskiemu rządowi nie jest dobre dla Polski? Z jednej strony ułatwiamy rządowi dalsze zadłużanie, ale z drugiej rząd nie musi zadłużać się u obcych państw. A co to za różnica? My nie powinniśmy rządowi pozwalać na żadne zadłużanie państwa, bo co to jest zadłużanie państwa? To jest zadłużanie obywateli. Jeżeli rząd sprzedaje obligacje, to rząd musi dać zabezpieczenie tych pożyczek wszystkich, tego długu publicznego. Jakie? Co jest zabezpieczeniem długu publicznego? Rząd zastawia dochody z przyszłych podatków, więc sprzedaje własnych obywateli w niewolę lichwiarskiej międzynarodówce. Nie wolno rządowi pozwalać na żadne zadłużanie państwa, dlatego że to jest sprzedawanie własnych obywateli w niewolę i dlatego w 1992 roku, kiedy była w Sejmie debata nad tym, co się powinno znaleźć w przyszłej konstytucji, to poseł Janusz Korwin-Mikke zgłosił taki postulat, żeby normą konstytucyjną zabronić uchwalania budżetu z deficytem, bo ten dług publiczny, o którym tutaj pan wspomina, to są skumulowane coroczne deficyty budżetowe. Gdybyśmy taką normę do konstytucji wprowadzili, to na pewno mielibyśmy tam różne inne problemy, ale tego byśmy nie mieli. I ostatnie pytanie, pan Adam Adamowy. Pytanie do pana Stanisława. Jak się sprawuje zegarek Xiaomi? Nie wiem, bo ja nie mam zegarka Xiaomi. Ten zegarek, jaki pan tu widzi na mojej ręce, to jest Tissot, a ten to nie jest zegarek, to jest szpieg. To jest takie urządzenie, które rejestruje tętno, rejestruje liczbę kroków, jakie zrobiłem, no i rejestruje, ile godzin spałem. No, nie rejestruje z kim na szczęście, ale to ile godzin, to już można tam wiele sobie z tego wydedukować, zwłaszcza, że rozróżnia między snem głębokim i snem płytkim. Wobec tego nie mogę odpowiedzieć na pytanie, jak się sprawuje zegarek Xiaomi, bo nigdy w ogóle nie widziałem takiego zegarka. Proszę państwa, bardzo dziękuję za te wszystkie pytania, które stworzyły mi okazję do rozmowy z państwem, a rozmowę z państwem bardzo sobie cenię. Dziękuję bardzo.